33%, woda 20-25%, substancje mineralne i organiczne od 44-50% i inne od 3-5%. W warstwie zaś ornej na powierzchni 1 hektara ciężar ich biomasy wynosi od 5-15, a nawet 26 ton. Gleba, jak wykazują badania z zakresu biologii, ekologii i synekologii, synekologia bada całe populacje i zespoły organizmów, jest układem bioorganomineralnym, w którym znajdują się owady, drżownice, bakterie, grzyby, promieniowce, a więc mikroflora i pierwotniaki, a więc mikrofauna. Obumarłe także rośliny i zwierzęta, resztki pożniwne, nawozy zielone i obornik, które rozkładając się i łącząc tworzą próchnicę. Poza tym mamy kamienie, żwir, piasek, cząstki gliniaste, kwarc, węglan wapnia, glinokrzemiany, związki glinu i żelaza, sole, kwasy, zasady, pierwiastki, jak krzem, glin, żelazo, wapń, magnez, potas, fosfor, siarka, sód, azot, węgiel, wodór, tlen i inne mikroelementy, w których tkwi życie. Badania wykazały, że o żyzności, urodzajności i zdrowotności gleby decydują mikroorganizmy oraz temperatura, woda, dostęp powietrza, promieniowanie słoneczne, odczyn i zasobność gleby w składniki pokarmowe, zabiegi agrotechniczne i inne. Mikroorganizmy wespół z roślinami stanowią żywe laboratorium, biochemiczny mechanizm przetwarzający wielkie ilości substancji organicznych i mineralnych, które przyswajają azot atmosferyczny, syntetyzują różne substancje biologiczne czynne jak aminokwasy, enzymy, witaminy, antybiotyki, toksyny i inne i uruchamiają składniki mineralne, a więc pierwiastki biogenne, niezbędne dla życia roślin. Współdziałanie mikroorganizmów z roślinami decyduje między innymi o równowadze biologicznej, która może być zakłócona lub zniszczona dopływem nowych substancji chemicznych, o których przed chwilą mówiliśmy, w postaci nawozów lub chemicznych środków chwastobójczych, owadobójczych lub grzybobójczych, a także skażenia powietrza i opadów atmosferycznych, a więc deszczu pyłami, w których dominują związki wapnia i tlenki metali, a także gazami, głównie tlenkami siarki, węgla i azotu oraz węglowodorami lub zmianami warunków fizykochemicznych środowiska, jak na przykład nadmierne zakwaszenie susza i tak powodzi. Poza tym ekosystem glebowy znajduje się w równowadze, gdy ilość wynoszonej, głównie w plonach biomasy, równoważona jest organicznymi odpadami i nawozami wprowadzanymi do gleby, a ponadto, jeśli obfituje on formy żywe, regulujące procesy życiowe. Justus von Liebig, wynalazca nawozów sztucznych i twórca agrochemii, pisał w swym dziele Chemia z zastosowaniem do rolnictwa i fizjologii. Polskie wydanie, pierwsze polskie wydanie miało miejsce w roku 1846. Cytuję. Zasadą, którą musi się brać pod uwagę przy uprawie roli, jest pełne przywrócenie gruntom uprawnym tego, co zostało z nich wzięte. Ta sztuka rolnicza kończy się z chwilą, kiedy rolnik, zwiedziony przez nieoświeconych, pozbawionych wiedzy i zaślepionych nauczycieli, wiąże wszystkie swe nadzieje z uniwersalnymi środkami, których nie ma w przyrodzie, i olśniony doraźnymi sukcesami zdaje się całkowicie na ich stosowanie, zapominając przez to o ziemi i tracąc z oczu jej wartość i znaczenie. A zatem utrzymywanie równowagi biologicznych, fizycznych i chemicznych procesów powinno być przedmiotem troski nauk rolniczych i rolników wykorzystujących ich wskazania odnoszące się do stosowania metod agrobiologicznych w warunkach intensyfikacji rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. Byłby to ich między innymi wkład w uruchomienie
i realizację mechanizmów cywilizacyjnego wariantu rozwoju, polegającego m.in. na wykorzystaniu osiągnięć nauki, dobrym, to znaczy interdyscyplinarnym kształceniu, zapewniającym wysokie kwalifikacje teoretyczne i praktyczne, wysokim poziomie wykształcenia nauczycieli i oświaty przygotowującej do ciągłych zmian oraz podnoszącej poziom oświecenia społeczeństwa we wszystkich obszarach życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego. Zachowanie równowagi ekologicznej, a przynajmniej jej drastyczne naruszanie, zgodnie z myśleniem kategoriami ekologicznymi, to znaczy wielostronnym, całościowym i wybiegającym w przyszłość uświadomieniu sobie wszystkich konsekwencji dla środowiska przyrodniczego tego, co i jak ludzie robią. Jest to warunkiem zachowania urodzajności Ziemi, egzystencji ludzi, a także ich zdrowia i życia. Efektem takiego myślenia i ekologicznego działania powinno być przymierze rolnika z życiodajną ziemią, który służąc jej kształtuje żywą naturę, tworzy środowisko stanowiące warunki życia i wzrostu roślin i zwierząt. Od tej pracy i uprawy ziemi zależy wysokość i jakość plonów. Komplikuje się dzisiaj wielorako praca rolnika i zmieniają się warunki jej wykonywania. Dlatego też jej podstawą powinna być wiedza wyuczona, a nie tylko nabyta w codziennym doświadczeniu, które jest ważne, ale niewystarczające. Dzięki właściwej uprawie następuje wzrost urodzajności, a gdy ziemia jest właściwie traktowana, zachowuje swoją wartość, mówiąc kategoriami ekonomicznymi, środka trwałego i nie traci zdolności rodzenia zdrowej żywności. Ziemia nie może być porównywana z jakimkolwiek innym środkiem produkcji, ponieważ jest ona niczym nie dającym się zastąpić źródłem bogactwa, o czym tu też mówiliśmy, żywą materią wymagającą pielęgnacji, dobrem wymagającym ochrony i ogromnego osobistego zaangażowania, żeby nie powiedzieć miłości. Trafnie zauważył René Dubois w referacie na konferencji ONZ-u, cytuję, że w badaniach przyrodniczych postawa etyczna prowadzi wprost do teologii ziemi. Ilustracją złożoności procesów biogeochemicznych zachodzących w glebie jest stwierdzenie, że cytuję, miliard mikrokombinatów chemicznych pracuje w glebie na bochenek chleba powszedniego. Ochrona gleby i zobowiązania wobec niej należeć powinny do etosu, inaczej nazywanego bioetyką, a więc obyczaju pracy rolników, a więc przyjętych i realizowanych w środowisku wiejskim norm moralnych, gdzie w odróżnieniu od miasta, w którym zapomina się o wychowaniu dzieci do trudu i życia rozumianego jako zadanie i obowiązek, często cała rodzina pracuje w pocie i trudzie na roli. Praca i pracowitość warunkują także cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy staje się człowiekiem między innymi przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem oznacza właśnie istotny cel całego procesu wychowania, pisze błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens. Właśnie, zachowanie równowagi ekologicznej gleby jako warunek jej urodzajności, a tym samym pomyślnej ludzkiej egzystencji, powinno być wynikiem wspomnianego tutaj, wspomnianej realizacji etosu rolnika, jego przymierza z naturą wyrażającego się w opiece, szacunku i wspomnianej miłości uprawianej ziemi, oraz dostarczaniu społeczeństwu zdrowej żywności. W tym zakresie, między innymi, na sumienia rolników spada wielka odpowiedzialność. Wszelkie trudności hamujące rozwój rolnictwa, jak słaby dopływ wiedzy z zakresu metod gospodarowania, w tym także wiedzy o rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym, techniki i środków produkcji, zła polityka rolna muszą być usuwane, a rolnicy powinni osiągać odpowiednie dochody i korzyści,
a także nie gorsze niż w mieście warunki bytu, uczestnictwa w kulturze, ochrony zdrowia, wykształcenia dzieci i mieć zapewnione poczucie trwałości bycia gospodarzami na swoim, cieszyć się podmiotowością i samorządnością lokalną, jak i należnym społecznym uznaniem ich trudu. Błogosławiony Jan XXIII pisał, że cytuję, rolnicy powinni dobrze widzieć i wiedzieć, że praca ich jest bardzo zaszczytna. Odbywa się ona jakby w największej świątyni świata, a przedmiotem jej są najczęściej rośliny i zwierzęta, których życie będące niejako znakiem nieskończoności i poddane wyraźnym prawom, pociąga bardzo do Boga Stwórcy i opiekuna. Czytaliśmy w Mater et Magistra. 20 lat później błogosławiony Jan Paweł II nauczał. Rolnictwo, które dostarcza społeczeństwu dóbr koniecznych dla codziennego utrzymania, posiada zasadnicze znaczenie. W wielu wypadkach konieczne są więc radykalne i pilne zmiany w celu przywrócenia rolnictwu i rolnikom właściwego znaczenia jako podstawy zdrowej ekonomii w całokształcie rozwoju wspólnoty społecznej. Dlatego też należy głosić i popierać godność pracy, każdej pracy, a zwłaszcza pracy na roli, w której człowiek w sposób tak bardzo wymowny ziemię otrzymaną w darze od Boga czyni sobie poddaną i potwierdza swoje panowanie w widzialnym świecie. W świetle nauczania Kościoła znajdujemy się zatem wobec potrzeby i zadania dowartościowania pracy i sposobu życia na wsi, a także dostrzeżenia i uznania pracy rolnika zawierającej elementy twórczości i realizowania jego powołania poprzez uprawianie ziemi i doskonalenie przyrody, osiąganie pełni człowieczeństwa w trudzie i umiłowaniu pracy na roli. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Były to porady ekologa, które na naszej antenie poprowadził dr Leszek Kożuchowski. Państwo Radia Maryja, przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Zapraszam.
Aktualności dnia rozpoczynamy od edukacji. Minister Zalewska zostaje, bowiem Sejm odrzucił wniosek o odwołanie szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za wyrażeniem wotum nieufności minister Zalewskiej opowiedziało się 168 posłów, ale przeciw było 253, 11 wstrzymało się od głosu. Zatem i minister, i reforma zostaje. Z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, jak pan postrzega reformy wprowadzane przez minister Zalewską, rząd Prawa i Sprawiedliwości? Ta większość rządowa obroniła, czego można było się spodziewać dzisiaj panią minister? No tak, ale zdaje się, że nie tylko posłowie tej większości głosowali, bo widzimy, że ten wynik jest lepszy niż sama większość sejmowa. Natomiast pytanie jest fundamentalne, nie takie, czy gimnazja mają być, czy nie. I nie takie, prawda, czy ma zostać, czy nie ma być ministrem pani Anna Zalewska. Ale nade wszystko, czy szkoła polska, czy ten system szkolny sprawdził się, czy też się nie sprawdził. I kiedy weźmiemy pod uwagę doświadczenia nade wszystko tych, którzy przyjmują absolwentów polskich szkół, no można powiedzieć, że się do takiego grona zaliczam, czyli chodzi o ludzi pracujących na uniwersytetach, na wyższych uczelniach, to oni doskonale mogą zobaczyć, jaka jest wiedza dzisiejszego maturzysty. Bo proszę pamiętać, że problem reformy tej strukturalnej, on dotyczy tego, znaczy oczywiście gimnazjum nade wszystko, czy to ma zostać ta struktura, czy nie, ale gimnazjum jest tak obciążone programowo, że spełnia rolę po części przynajmniej dawnego liceum, zupełnie w innym okresie życia młodego człowieka, kiedy on nie do końca jest przystosowany do chłonięcia tak dużej ilości wiedzy, bardziej tu mamy do czynienia z takim okresem bardzo trudnym od strony emocjonalnej, hormonalnej i tak dalej. I później przychodzi liceum, zupełnie już takie sprofilowane, byśmy powiedzieli, jakoś wedle zainteresowań, sprofilowane zawodowo, które przestało być liceum ogólnokształcącym. I efekt jest taki, że ta wiedza ogólna, która na przykład po liceum ogólnokształcącym powinna być domeną maturzysty, czyli pewna wiedza o świecie w różnych aspektach funkcjonowania tego świata, pewna wiedza humanistyczna, która stanowi o pewnej tożsamości absolwenta, jest na bardzo zaniżonym poziomie. Oczywiście są ludzie, są grupy młodzieży elitarnej, które jak gdyby sobie z tym radzą, tak jak w każdych okolicznościach sobie poradzą, ale jeśli bierzemy pod uwagę taką przeciętną, to nie tylko kwestia historii, ale w ogóle tych nauk podstawowych, są one zatrważająco na niskim poziomie. I nie sposób stwierdzić na bazie tego, że ten system, ta reforma edukacji, jeszcze później poprawiana za czasów Platformy w sensie programowym, że ona spełnia właśnie pokładane w niej nadzieje. I problem, owszem, jest strukturalny, bo reforma ta strukturalna, ona nade wszystko ma w moim przekonaniu dowartościować, czy też podnieść liceum do jego danej roli, czyli roli tej instytucji, która kształci ogólnie. Natomiast tym gimnazjum no po prostu musiałoby zostać ostatecznie zlikwidowane, przez co ten wiek licealny by się wydłużył, zarazem ten wiek szkoły podstawowej. No to jest kwestia, tak, tu jest pytanie fundamentalne. Natomiast owszem, jest niepokój wśród nauczycieli pracujących w gimnazjum i zresztą trudno się temu dziwić, no bo każdy jak gdyby troszczy się o pracę i tam różne dyskusje i trwają. Natomiast fundamentalna sprawa jest taka, czy wracamy do jakiegoś bardziej klasycznego modelu edukacji, która ostatecznie daje nie tylko jakąś tam wiedzę praktyczną, bo pamiętajmy, że wiedza praktyczna, która dzisiaj jest aktualna, jutro już może zupełnie nie być aktualną, a człowiek wykształcony wszechstronnie
jest w stanie o wiele bardziej i na rynku pracy się dostosować, ale przede wszystkim nie jest w przestrzeni życia publicznego, nie jest w kulturze tylko elementem biernym, takim, który jest poddawany różnym procesom manipulacji, ale staje się podmiotem, podmiotem rozumiejącym siebie, rozumiejącym świat dookoła, rozumiejącym własną kulturę, zakorzenionym patriotycznie we własnym narodzie. No takie, takie po prostu te cele i wychowawcze i edukacyjne powinny istnieć. I to gdzieś pojawia się raz za razem w wypowiedziach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Reforma jest w trakcie planowania czy wdrażania powoli, ale na tym etapie to sam ten wniosek o odwołanie minister jest wnioskiem absolutnie związanym z grą polityczną, czyli z pozyskaniem sympatii troskających się o swój los, taki zawodowy nauczycieli gimnazjum nade wszystko. Bo pamiętajmy, że jeśli bierzemy pod uwagę opinię publiczną, to znaczy opinię Polaków, dorosłych Polaków, to zdecydowana większość uznaje, że ten stary system był lepszy, bo ma doświadczenie, jak się sam ktoś kształcił w tym systemie ośmioklasowym i czteroklasowym licealnym. I jak jego dzieci się kształcą i z jakimi problemami się borykają. To mówię, nie chodzi tylko o strukturę. Tu chodzi również o program. Przeformowanie programu na bardziej klasyczne, uczenie klasycznych przedmiotów, nie tworzenie tych takich, prawda, jakichś zupełnie wirtualnych, skomasowanych jakichś programów, a z drugiej strony rezygnacja z tego sprofilowania młodego człowieka już w wieku 15-16 lat, który nie tyle jeszcze kształci się ogólnie, ale już ma wybierać swój profil i swój przyszłościowy kierunek studiów. To wszystko oparte o pewien rodzaj takiej utopii, gdzieś tam zakorzenionej w systemach edukacji na Zachodzie. I tam już to w wielu wypadkach zbankrutowało. U nas jest w gigantycznym kryzysie. A więc reforma jakaś pogłębiona wydaje się konieczna. Pani premier wczoraj, broniąc minister Zalewskiej, mówiła, że symbolem troski Platformy Obywatelskiej o polską szkołę była tak zwana wojna drożdżówkowa. Pamiętamy ją doskonale. Natomiast Platforma Obywatelska i Nowoczesna mówią, że nie ma żadnego powodu merytorycznego, pedagogicznego i naukowego, by przeprowadzać tę reformę zaproponowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwłaszcza w tak ekspresowym tempie. Panie profesorze, pan jest wykładowcą uniwersyteckim. Jak zmienia się profil studenta, który opuszcza szkołę po gimnazjum wcześniej, który przybywał na studia, gdzie były też egzaminy wstępne, gdzie były wypracowania, gdzie było czteroletnie liceum, gdzie edukacja nie kończyła się niektórych przedmiotów na drugim roku, czy w drugiej klasie liceum. Jak ten profil z pana obserwacji, z pana doświadczenia zmienia się? Jaki student dzisiaj przychodzi na studia? Pamiętajmy, że dawniej wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że wiedza podstawowa praktycznie z wszystkich najważniejszych przedmiotów była wykładana na poziomie podstawowym do 8 klasy i później jak gdyby poprzez powtórzenie, ale pogłębione i poszerzone, wszystko to się dokonywało na poziomie liceum. Natomiast w tej chwili podstawówka, no siłą rzeczy, no pamiętajmy, do 6 klasy to są jeszcze dzieci, więc podstawówka w sensie podstawowym nie jest w stanie wyłożyć wszystkiego, no bo niby jak. I gimnazjum jest jakąś sumą liceum i podstawówki zarazem, w której komasuje się gigantyczna ilość programu przeładowanego, który nie jest w stanie ten młody człowiek wchłonąć, a liceum jest zupełnie potraktowane na zasadzie już takiego kursu przygotowawczego do studiów, a nie przestrzeni, gdzie się przekazuje pogłębioną wiedzę ogólną. A więc student trafiający na studia ma tę wiedzę gdzieś, no zależy co wybiera, ale jeśli nie wybrał w liceum tej ścieżki, na przykład humanistycznej, jeśli mówimy o historii, to ma wiedzę no bardzo minimalną, no chyba, że się interesuje, ale mówię taki przeciętny, wyniesioną gdzieś tam daleko z gimnazjum i to jest różnica gigantyczna. No oczywiście jest ta
różnica też dlatego, że dzisiejsze studia to są bardziej powszechne, kiedyś były bardziej elitarne, więc ten student nie przychodzi już taki bardzo wąsko, już tak z wąskiej grupy, czyli z tych najlepszych uczniów, no ale mimo wszystko po prostu nie mają ludzie, nie są przygotowani do rozumienia świata na poziomie takim poszerzonym. Ja pamiętam, że kiedy kończyłem technikum elektroniczne, to moja wiedza historyczna, ten wykład wiedzy przez 3 lata, te 2 godziny, było o wiele więcej niż dzisiaj w jakimś tam liceum bardziej ogólnie sprofilowanym. Więc sytuacja jest taka, że mamy do czynienia jednak z pokoleniem no gdzieś tam wybitnych specjalistów, oni zawsze się pojawiają, a z drugiej strony ignorancji. Dużej ignorancji zawinionej przez dorosłych, którzy zaczęli eksperymentować poprzez te różne idealistyczne systemy, prawda, na uczniach. I to jest też, ten eksperyment polegał na dehumanizacji też tego nauczania. Proszę pamiętać, że to rugowanie, na przykład spychanie przedmiotów humanistycznych, szczególnie historii, ono wynikało też z pewnego takiego przekonania, że przyszłość przed naszą młodzieżą to jest przyszłość w świecie zglobalizowanym, gdzie nie ma co wchodzić w tego typu kwestie. No to wszystko na naszych oczach bankrutuje i naprawdę trzeba dotknąć, gdyby ci krytycy, na nie minister, naprawdę mieli rzeczową wizję, wiedzę, jak wygląda ten efekt całego tego procesu kształcenia, myślę, i nie byli uwarunkowani grą polityczną, że chcą tam zyskać 0,5% głosów, to naprawdę by się pochylali, albo przynajmniej, jeśli krytykują, pokazali alternatywne drogi wyjścia, bo przeformowanie tego programu na bardziej klasyczny wydaje się koniecznością. To jest rzecz niezbędna, jeśli chcemy mówić o młodym pokoleniu ludzi podmiotowo zakotwiczonych w życiu społecznym, w kulturze, a zarazem w życiu zawodowym, a nie tylko wąsko wyspecjalizowanym i zagubionym w świecie. Panie profesorze, to jeszcze jeden temat, jeśli można. Trybunał Konstytucyjny, ta sprawa ciągnie się i ciągnie, ale Polska Agencja Prasowa dotarła do stanowiska polskiego rządu, które rząd wysłał do Komisji Europejskiej w odpowiedzi na zalecenia komisji związane z sytuacją wokół Trybunału. Przypomnę, że te zalecenia Komisja Europejska wydała pod koniec lipca, dała 3 miesiące polskiemu rządowi na wdrożenie tych zaleceń i jest twarda odpowiedź polskiego rządu dla Komisji Europejskiej. Rząd mówi, że strona polska nie dostrzega prawnych możliwości realizacji zaleceń, co wynika w pierwszym rzędzie z faktu, że ich wykonanie oznaczałoby naruszenie przez organy państwa obowiązującej konstytucji i ustawodawstwa. I może jeszcze jedno zdanie z tego tekstu, do którego dotarła PAP. Zalecenia Komisji Europejskiej jest oparte na nieuprawnionej tezie o zasadniczej roli Trybunału Konstytucyjnego w polskim systemie prawnym w zapewnieniu praworządności w Polsce. Komisja nie bierze pod uwagę, że rozstrzyganie spraw konstytucyjnych zostało w Konstytucji powierzone nie tylko Trybunałowi Konstytucyjnemu, ale także innym podmiotom, których zakres kompetencji i funkcjonowanie nie uległo zmianie, w tym Trybunałowi Stanu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Ta odpowiedź jest oczywiście obszerniejsza, no ale wydaje się, że te zdania są kluczowe. Owszem, jeśli bierzemy pod uwagę ocenę rzeczową, bardzo rozsądne, natomiast pamiętajmy, że gdyby prezydentem był ktoś z opcji lewicowo-liberalnej. Na przykład Bronisław Komorowski dalej. Na przykład. I byłby jego spór rządu, powiedzmy, Platformy z Trybunałem Konstytucyjnym, to Komisja Europejska właśnie dałaby zalecenia, że to Trybunał nie może wyrokować o wszystkim, jeśli bierzemy pod uwagę porządek prawny w Polsce, ale jest taki organ jak prezydent i trzeba się liczyć z demokratycznymi wyborami, które miały miejsce. Bo nie o to chodzi. To już dawno przestał być spór prawny. Zresztą my widzimy po zachowaniu prezesa Rzeplińskiego, że jego medialne różne wypowiedzi, czy też niedopuszczanie części sędziów do obrad, nawet takich dotyczących regulaminu wyboru jego następcy. No cały szereg rzeczy. To już dawno przestał być spór prawny. To jest spór ściśle
Unią, a Komisja Europejska sprofilowana w sposób odpowiedni i przez te czynniki dominujące w Unii, czyli czynnik niemiecki, i przez te czynniki ideologiczne, zdefiniowały, że Polska, tak jak Węgry kiedyś, jest krajem wymykającym się spod pewnego ładu, czy spod pewnej linijki, którą wyznaczono jako obowiązującą, w związku z czym wykorzystuje się ewentualny konflikt, taki spór, mówię, nieprawny, ale bardziej polityczny, czy w Polsce, do tego, żeby tu ingerować w te sprawy. W związku z czym absolutnie trzeba odpowiadać rzeczowo, a nie ulegać takiej presji, no bo gdybyśmy ulegali takiej presji, to kto będzie rządził w Polsce, nie decydowaliby wyborcy, ale urzędnicy w Brukseli. Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.